Co Maciej koniecznie robi na meczu AKS z Wrocławiu? Kibicuję, jestem kibicem i czekam w Polsce na demokratyczny, kibicowski klub z prawdziwego zdarzenia. Taki, którym można, nie trzeba zapłacić za bilet 100 zł, można kibicować bez rasizmu, bez homofobii, który jest zarządzany przez kibiców. Byłem w Londynie na meczu Clapton ostatnio. Takich klubów jest coraz więcej na całym świecie i czas, żeby taki był także w Warszawie, dlatego jestem na AKS Zły. Super. A czy uważasz, że AKS Zły to może być taki przykład dla innych miast, że tych klubów powstanie więcej? Miejmy nadzieję. Na całym świecie jest ich coraz więcej. W Europie jest ich coraz więcej. Coraz więcej klubów zarządzanych przez kibiców, coraz więcej klubów, w których nie ma miejsca na rasizm, na homofobię. Tylko Polska jest pod tym względem pustynią. Znaczy była do dzisiaj, bo dzisiaj wystartowała AKS Zły i to się zmienia.